Laki i maści to ich pasja. Usiłują ten dzień zapełnić swoimi hobby. Będziemy tu wyścigi robić za chwilę. Wolne chwile od treningów i zawodów budują też skocznie. Zobaczyłem, że chłopcy właśnie kopią tor, także im pomogłem. Organizacja rajdu to oczywiście wyjątek, chwila oddechu między mistrzowskimi konkursami. Teraz skoczkowie sami muszą daleko latać i szlifować formę przed czwartkowym konkursem na dużej skoczni. To, co się stało w sobotę, to już jest przeszłością, nie ma co już do tego wracać. Wyciągnąłem odpowiednie wnioski. To, co było pozytywne, zapamiętaliśmy, to, co negatywne, o tym zapomnieliśmy. I myślę, że te wnioski, które wyciągnęliśmy, na pewno nam pomogą teraz. I faktycznie, na sobotnie niepowodzenie i dopiero ósme miejsce pozytywnie zareagował lider kadry. W drugiej serii treningowej stok był tuż za odradzającym się Tomasem Morgensternem. W trzeciej już najlepszy, z najdłuższym skokiem dnia, 130,5 metra. Jeszcze to nie było to tak do końca. Ale już jestem bardzo blisko takiego naprawdę super skakania i myślę, że już teraz to powinno iść wszystko dobrze. Oprócz Stocha daleko skakali też Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Ta czwórka to raczej pewniacy w kadrze na medalowe zawody. Z takim skokiem można coś powalczyć. Jeszcze wiadomo, do perfekcji trochę brakuje. Z dwójki faworytów Anders Bardal, Gregor Schlierenzauer na skoczni pojawił się tylko Austriak. Wicemistrz z normalnej skoczni w ostatnich dwóch seriach był minimalnie gorszy od Stocha. Czy z pozytywnych wniosków po konkursie na normalnej skoczni wyklują się medale na dużym obiekcie? Odpowiedzi w czwartek i w sobotę. Jedno jest pewne, duża skocznia w Val di Fiemme jest bardzo szczęśliwa dla Polaków. W przeszłości wygrywali tu zarówno Adam Małysz, jak i Kamil Stoch. Predatco, Michał Regulski.